okazuje się, i to jest właśnie dość zaskakujące, że szumy mogą też dawać efekty konstruktywne. Pierwszym takim no, znanym problemem było zagadnienie Kramersa, nazwane od nazwiska holenderskiego fizyka, który w 1940 roku opublikował pracę na ten temat. Teoria reakcji chemicznych aktywowanych termicznie. No mam układ, który siedzi sobie w jakimś dołku potencjału. Układ jest przetłumiony, no i on musi stamtąd wyjść, żeby mógł pójść do jakichś dalszych stanów, żeby cokolwiek mogło się dziać, czyli żeby reakcja chemiczna mogła zajść. Coś go musi z tego dołka wyrzucić. Co go wyrzuca? No wyrzucają go właśnie fluktuacje termodynamiczne. Były oczywiście wcześniejsze podejścia do tego zagadnienia, natomiast Kramers pierwszy rozpatrywał to jako zagadnienie dyfuzji właśnie w tego typu potencjale i nie dość, że rozpatrywał, to jeszcze w pewnych granicznych przypadkach rozwiązał ten problem i dał początek no, czemuś, co się dzisiaj nazywa teorią szybkości reakcji, co jest ważne dla fizyków, a absolutnie niesłychanie ważne dla chemików. W 50-lecie tej pracy Kramersa ukazała się taka wielka praca przeglądowa Reviews of Modern Physics, no, która w tej chwili ma już ponad 1800 cytowań, ale dziedzina nie jest martwa, cały czas się rozwija. Najnowszy przegląd ukazał się autorstwa Eli Polaka i Petera Talknera, ukazał się w czerwcu tego roku w Chaosie. Najbardziej chyba znanym przykładem konstruktywnej roli szumów jest tak zwany rezonans stochastyczny. Ja mówiłem, że w kanałach telekomunikacyjnych szum zagłusza sygnał. Otóż okazuje się, że w niektórych przypadkach szum może wzmacniać sygnał. Zjawisko to zostało odkryte, czy tam opisane po raz pierwszy w roku 1981. W 1998 znowu ukazała się wielka taka praca przeglądowa. No wyobraźmy sobie, proszę Państwa, jak to działa. Czyli mówię, że rezonans stochastyczny to jest wzrost stosunku wyjściowego sygnału do szumu. Kanoniczny przykład jest taki, mam potencjał dwudołkowy i teraz kiwam sobie tym potencjałem, prawda? Jakoś tam sobie nim kiwam, tak że cząsteczka, która siedzi w jakimś dołku, nie jest w stanie przejść na skutek tego kiwania do dołka drugiego. Coś jej musi pomóc. No, powinny jej właśnie pomóc fluktuacje termodynamiczne. I teraz rezonans polega na tym, tak, to łatwo sobie wyobrazić, że nie ma fluktuacji, no to oczywiście ta cząsteczka nie da rady przejść do drugiego dołka. Gdy fluktuacje będą bardzo duże, to ona będzie przechodzić bez względu na to, jakie jest aktualne nachylenie tego potencjału, czyli nie będzie żadnej korelacji między aktami przeskoku, a tym zewnętrznym sygnałem polegającym na kiwaniu moim potencjałem. No to gdzieś w środku będzie obszar pośredni. Gdy przeskoki cząstki z dołka do dołka zgrają się z zewnętrznym sygnałem. Bada się to no, na przykład wyliczając widmo mocy takiego sygnału. No i znowu mam stosunkowo słaby szum, to ten pik odpowiadający przejściu w częstości wymuszenia zewnętrznego jest niewielki. Zwiększam szum, zwiększa mi się mój pik. Jeszcze bardziej zwiększam szum, pik spada dlatego, że cząstka zaczyna przechodzić jak głupia, bez zwracania uwagi na to, co robi ta zewnętrzna siła wymuszająca. No jeżeli się zrobi wykład signal to noise ratio, czyli stosunek sygnału do szumu, to on ma taki bardzo charakterystyczny kształt. Mały szum, nic nie przeskakuje, potem zaczyna przeskakiwać, gdzieś osiąga maksimum i spada, gdy poziom szumu dalej rośnie. Okazuje się, że rezonans stochastyczny może być używany do opisywania bardzo wielu procesów, w szczególności różnych życiowo ważnych reakcji biochemicznych, na przykład działania tak zwanej ATP-azy. To jest taki enzym w naszych komórkach, który, no bez którego natychmiast wszyscy byśmy pomarli tutaj. Do opisu modeli klimatu wymieniłem tutaj epoki lodowcowe. Pierwszy przykład, gdy w 1981 roku zaproponowano rezonans stochastyczny, w ogóle zapostulowano takie zjawisko, właśnie miał tłumaczyć periodyczność występowania epok lodowcowych na Ziemi. Mianowicie stwierdzono, że okres zmiany nachylenia osi Ziemi związany z nutacją tejże osi mają taki sam okres mniej więcej jak epoki lodowcowe, które występowały na półkuli północnej periodycznie. No to bardzo się ucieszono, policzono, czy to jest wytłumaczenie. Nie. Te zmiany spowodowane przez nutację były za małe, żeby na tyle zmienić nasłonecznienie Ziemi, żeby mogła zajść epoka lodowcowa. No i wtedy ludzie wpadli, odkrywcy tego zjawiska, na genialny pomysł, mianowicie powiedzieli, no chwileczkę, ale my mamy jeszcze szum. Dlatego, że mamy zmiany pola grawitacyjnego od innych planet pochodzące, od jakichś komet, asteroidów, czegokolwiek tam jeszcze. I okazało się, że jeżeli sobie sprzęgniemy ten zewnętrzny sygnał, czyli nutację osi Ziemi plus szum grawitacyjny, to to wystarcza na periodyczne przerzucanie naszego klimatu ze stanu ze zlodowaceniem do normalnego stanu. Ma to zastosowania biomedyczne, na przykład w korektorach postawy. To już się stosuje, czy tego się już używa po prostu. Jest takie schorzenie neurologiczne, w którym ludzie nie mogą zachować pozycji pionowej. Jak staną, to się po prostu po chwili przewracają. No i zrobiono dla nich takie specjalne wibrujące wkładki do butów. Znowu, wkładka jest wyłączona, nie wibruje, no to tak jakby jej nie było. Zaczyna wibrować, no to zaczyna pobudzać jakieś receptory nerwowe tam właśnie w nogach tych osób. To idzie do mózgu i mózg w ten sposób ma większą kontrolę nad tym, co się dzieje z człowiekiem, jest pobudzony i no, łatwiej jest kontrolować właśnie postawy, utrzymanie postawy takiego człowieka. Ale znowu, gdy szum jest za duży, ten sygnał od szumu, od tych przypadkowych wibracji jest za mocny, no to to przestaje działać i chory znowu zaczyna się przewracać. Dość blisko z tym, że rezonansem stochastycznym łączy się pojęcie tak zwanych zębatek brownowskich, czyli Brownian ratchets. Jest to wariant demona Maxwella, wymyślony oryginalnie przez Smoluchowskiego, potem najprawdopodobniej niezależnie wymyślony i opisany przez Feynmana w jego wykładach. No cóż mam wiatraczek zanurzony w pojemniku z gazem w równowadze termodynamicznej, połączony osią z zębatką. Zębatka blokowana jest taką zapadką. No i co? Uderzają cząsteczki gazu w mój wiatraczek, to jeżeli uderzają w dobrą stronę, no to powodują ruch zębatki. Ale w drugą stronę nie mogą spowodować ruchu, bo przecież ona jest blokowana przez tę zapadkę, prawda? Czyli mam zamianę przypadkowego ruchu cieplnego na ukierunkowany ruch rotacyjny tej mojej zapadki. No to łamie drugą zasadę termodynamiki. Ale już Smoluchowski zauważył, że sprężyna także fluktuuje. No to skoro sprężyna fluktuuje, no to od czasu do czasu puści moją zębatkę i ona się będzie mogła odwrócić, prawda? Czyli jeżeli tam zawiesimy sobie jakąś nitkę na tym wale i będziemy podciągać jakiegoś pająka, wykonywać pracę, no to jak zębatka nam puści, podskoczy do góry, to pająk zjedzie. Czyli naruszenia drugiej zasady termodynamiki nie ma. Okazuje się teraz, że co się będzie działo, jeżeli rozprostuję taką zębatkę? No to dostanę potencjał okresowy, ale bez symetrii zwierciadlanej. Muszę mieć ząb bardziej łagodny i bardziej stromy. Bardziej łagodny i bardziej stromy. Otóż w 1993 roku Marcello Magnasco zauważył, że jeżeli teraz znowu tam umieszczę sobie cząsteczkę w takim potencjale, zacznę tym potencjałem kołysać i jeszcze dodam szumy, to otrzymam transport. Moja cząsteczka zacznie się poruszać w pewną, statystycznie rzecz biorąc, raczej w stronę tych łagodniejszych zboczy niż tych stromych, mimo że średnia siła działająca na cząsteczkę jest zero. To jest ścisły wynik, można go ściśle pokazać, ale intuicyjnie chyba prościej jest go zrozumieć na wariancie tych zębatek zwanych flashing ratchet. Otóż zamiast kołysać potencjałem, ja periodycznie włączam i wyłączam ten potencjał. No i co się dzieje? Na początku mam ten potencjał w kształcie piły. Cząstki są zlokalizowane w minimum potencjału. Wyłączam potencjał. Cząstki zaczynają się dyfuzyjnie rozpływać. W pewnym momencie włączam potencjał. Cząstki lokalnie zostają złapane w odpowiednie dziury potencjału, ale ponieważ nie mam symetrii zwierciadlanej, to więcej cząstek zostanie złapanych w prawą dziurę niż w lewą. Czyli będę miał znowu transport, akurat w tym wypadku w stronę bardziej stromego zbocza. To działa nawet jeżeli do potencjału dodam pewne stałe nachylenie w złą stronę, czyli mogę powodować, że moje cząstki będą się wspinać pod górkę w ten sposób. To nawet ma zresztą w tej chwili już technologiczne zastosowania, na przykład przy frakcjonowaniu DNA czy w tego typu rzeczach. Ważne jest to, że obecność szumu jest konieczna do tego, aby zębatka działała i że wbrew temu, co się niektórym wydaje, zębatka także nie łamie drugiej zasady termodynamiki. Ja muszę pompować energię z zewnątrz, większość tej energii jest rozpraszana, a tego, czego używam, to używam, mówiąc w żargonie, do rektyfikacji szumu, do wyciągnięcia z szumu pewnej jakiejś pozytywnej tendencji, nazwijmy to, prawda? Z tym z kolei z zębatkami bardzo blisko związane są tak zwane motory molekularne. Mianowicie marzeniem jest, zresztą moi znakomici przedmówcy dzisiaj mówili o tym, że będziemy budować jakieś takie mikromotory, które będą za nas robić różne pożyteczne rzeczy. Na przykład wstrzykniemy je do żyły człowieka i one tam będą zdrapywać osadzającą się płytkę miażdżycową. No i produkuje się jakieś takie pierwsze sztuczne, tu jest na górze jest rysunek właśnie takiego motoru molekularnego, on jest 3 nogami mocno wsparty o jakieś podłoże i ma coś w rodzaju takiego wiatraczka. No jeżeli się na to teraz zaświeci światłem, to on się będzie kręcił, ten wiatraczek, w jedną stronę. Niestety, jeżeli się myślimy właśnie o wstrzykiwaniu takich mikrourządzeń do ciała człowieka, to zapomina się o tym, że tam działają fluktuacje termodynamiczne. Zresztą pytanie do mojego przedmówcy też było, czy szum nie niszczy tych wszystkich efektów wspaniałych, o których mówimy. Otóż trzeba sobie uświadomić, że jeżeli przeskalujemy molekułę taką jakąś, taki wiatraczek, do rozmiarów człowieka, to musimy jednocześnie przeskalować natężenie, prędkość tych ruchów termicznych do prędkości huraganu, prawda? Czyli to jest taki proces, jak działać konstruktywnie w sile wiatru rzędu 200 km na godzinę. A jednak natura sobie z tym radzi. Otóż okazuje się, że właśnie tenże mechanizm zębatkowy jest najlepszym modelem działania wielu naturalnych motorów molekularnych, takich jak kinezyny, czyli białka, które poruszają się po różnych błonach wewnątrzkomórkowych, w komórkach żywych organizmów, pompy molekularne itd. Dean Astumian, jeden ze specjalistów od motorów molekularnych, w swoim artykule w Scientific American, to w Polsce się też ukazało w świecie nauki, tam 2 czy 3 miesiące później, użył takiego dość spektakularnego porównania. On mówi, pracę motoru molekularnego można porównać do takiego zagadnienia. Staram się wepchnąć samochód pod górę w czasie huraganu bez włączania silnika. No to mam mój samochód na nachyleniu, koła zablokowałem cegłą. Czekam, aż podmuch wiatru troszkę popchnie mój samochód do góry. Wtedy szybko przesuwam cegłę i znowu blokuję koła. No i czekam dalej, dopóki nie wjadę na wzniesienie, prawda? Oczywiście dostarczam energię z zewnątrz, bo przesuwam cegłę, muszę ją przytrzymywać i tak dalej, ale napędem są fluktuacje przeskalowane tutaj właśnie do huraganu. Tak, proszę Państwa, się składa, że statystyka matematyczna prowadzi do wielu paradoksów. przez paradoks rozumiem tutaj rzecz, która jest matematycznie, formalnie ścisła, natomiast jest sprzeczna z intuicją. No i oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z szumami, to wiele takich rzeczy się znajduje. Chyba najbardziej znane są tak zwane paradoksalne gry Parondo. Rozważmy sobie dwie gry nierzetelnymi monetami. Jedna jest taka, że prawdopodobieństwo zwycięstwa jest trochę mniejsze od pół, prawdopodobieństwo przegranej trochę większe od pół. No i łatwo policzyć, że ta gra na dłuższą metę jest przegrywająca. Ja tracę pieniądze, gdy będę grał w tę grę. Druga gra używa dwóch rodzajów monet. Od czasu, przez pewien czas mam nawet dość duże prawdopodobieństwo zwycięstwa, ale jeżeli mój zgromadzony kapitał staje się wielokrotnością 3, muszę użyć kompletnie fałszywej monety, gdzie prawdopodobieństwo przegranej jest bardzo duże. Tu rachunek jest nieco bardziej skomplikowany, ale też można pokazać, że na dłuższą metę ta gra prowadzi do przegranej. Ale można również ściśle pokazać, że jeżeli będę losowo przełączał się między tymi grami, losowo albo w pewnym regularnym cyklu, to zacznę wygrywać. Kombinacja dwóch strategii przegrywających prowadzi do wygranej. Czy myśmy już tego nie widzieli? Otóż widzieliśmy. Zobaczmy jeszcze raz ten flashing ratchet. Wyobraźmy sobie tak. Potencjał jest stale wyłączony. No to cząstka oczywiście stacza się w lewo, a mam to nachylenie zewnętrzne, prawda? Potencjał jest stale włączony. To mam w gruncie rzeczy problem Kramersa, problem ucieczki z dziury potencjału pod wpływem ruchów termicznych. No, ponieważ ta lewa bariera jest nieco wyższa od prawej, to cząstki też raczej uciekają na lewo. Czyli znowu przegrywam. Ale jeżeli będę przełączał te dwie przegrywające strategie, otrzymuję transport pod górę. Parondo właśnie wymyślił swoje gry jako ilustrację tegoż efektu zębatkowego. To jest zagadnienie takie jakby nieco z innej bajki, ale warto o nim wspomnieć. Wyobraźmy sobie, że mam skrzynkę kamieni, w oryginale to były orzechy, o różnych rozmiarach. Dobrze. Gwałtownie tym potrząsam. No to należałoby się spodziewać, że to mi się zhomogenizuje. Otóż nie. Otóż okazuje się, że bardzo często to, co największe i najcięższe, wypłynie na wierzch. Nawet nie zhomogenizuje się, nawet nie utonie, tylko te największe rzeczy pokażą się na samej górze. Wytłumaczenie tego zjawiska jest dość złożone, gdyż trzeba wziąć pod uwagę stosunki masy do promieni różnych składników, współczynniki tarcia, jeszcze jakieś tam inne efekty. No i okazuje się, że bardzo niewielka zmiana parametrów powoduje, że układ będzie się zachowywał inaczej. A to będą właśnie te ciężkie wypływać, a to te ciężkie będą tonąć, tak jak na dolnym rysunku. To się łączy z bardzo gwałtownie rozwijającą się w tej chwili dziedziną, jaką jest fizyka układów ziarnistych, czyli po angielsku granular media. Powiem jeszcze tylko o anomalnej dyfuzji. Mianowicie pamiętamy, że w błądzeniu przypadkowym średni kwadrat przesunięcia był proporcjonalny do czasu. Możemy mieć do czynienia z tak zwaną anomalną dyfuzją, w której średni kwadrat przesunięcia jest proporcjonalny do pewnej potęgi czasu. Jeżeli potęga ta jest mniejsza od 1, mówię o subdyfuzji. Jeżeli większa od 1, mówię o superdyfuzji. To są rzeczy, które się obserwuje w doświadczeniach. Subdyfuzje, na przykład transport w półprzewodnikach amorficznych, w układach jakichś takich porowatych, z kolei superdyfuzje w transporcie turbulentnym, a także na przykład w zachowaniach na giełdzie, o czym na specjalistycznej sesji w poniedziałek znakomici wykładowcy opowiadali. Można powiedzieć, że subdyfuzja to jest ruch z przeszkodami, natomiast superdyfuzja występuje w układach silnie nierównowagowych, gdzie zamiast ruchu Browna bierzemy tak zwane loty Lewiego, czyli procesy stochastyczne o bardzo długich ogonach. Najprostszy model tego zjawiska. No, wyobraźmy sobie jednowymiarowe błądzenie przypadkowe. Cząstka może z pewnym prawdopodobieństwem skakać w lewo lub w prawo. Jeżeli te prawdopodobieństwa są równe, to to jest klasyczne zadanie, jakie się tam na drugim roku studentom daje, żeby pokazali, że to prowadzi właśnie do dyfuzji. Te prawdopodobieństwa mogą być różne, mogą być zadane przez zewnętrzny potencjał. Ale teraz pomyślmy sobie, tutaj w zwykłym błądzeniu przypadkowym cząstka skacze z równym krokiem. Co cyknięcie zegara? Cyk, hop, cyk, hop. A teraz powiedzmy, że układ może oczekiwać na wykonanie skoku i co więcej, czas oczekiwania sam dany jest pewną zmienną losową. Już w 1973 roku zaproponowano, Montrol i Scher zaproponowali, żeby losować te czasy oczekiwania z takiego rozkładu długoogonowego. Średni czas oczekiwania jest rozbieżny. Natomiast średni kwadrat przesunięcia zachowuje się jak T do alfa, gdzie alfa jest mniejsze od 1. Czyli jeżeli przejdziemy do opisu ciągłego, to możemy powiedzieć tak, że normalna dyfuzja w każdej chwili cząstka wykonuje krok, którego długość losowana jest z rozkładu Gaussa. Subdyfuzja. Kroki są gaussowskie, ale czekamy na wykonanie kroków. Superdyfuzja. W każdej chwili wykonujemy krok, ale krok jest losowany z rozkładu o bardzo ciężkich ogonach. Takich, które spadają dla dużych xów wolniej niż 1 nad x kwadrat. Czyli tam nie ma wariancji określonej, a może nawet nie być określonej średniej. Może być też dyfuzja paradoksalna. Robimy długie kroki, ale też długo czekamy. No i gdybym miał podsumować, że zamiast podsumowania powiedzieć, czym dzisiaj zajmuje się teoria ruchów Brauna, to jeszcze 2 lata temu powiedziałbym, że najważniejszymi zagadnieniami są rezonans stochastyczny, zębatki braunowskie i motory molekularne. Natomiast w tej chwili wydaje się, że bardzo duży nacisk kładziony jest właśnie na tenże anomalny transport oraz na fizykę układów ziarnistych. To są układy na ogół dalekie od równowagi, przy czym inne rzeczy jak teoria prędkości reakcji, związek między procesami stochastycznymi a mechaniką kwantową, jak w zagadnieniu Kramersa, nie tylko mogę mieć dyfuzyjny skok nad barierą, ale też kwantowe tunelowanie przez barierę, prawda? To cały czas jest dyskutowane. No i oczywiście używa się tego do modelowania prawie wszystkiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pytania lub komentarze. Bardzo proszę. Tytułem może króciutkiego uzupełnienia dotyczącego tej dziedziny, którą Pan byłeś łaskaw na czerwono zaznaczyć, czyli anomalnego transportu i dyfuzji. Chciałem powiedzieć, może nie wszyscy to jakoś czują, nie wszyscy w tym pracują, skąd biorą się te anomalne wyczekiwania. To nie jest chimera matematyków, tylko one biorą się z istnienia w układach amorficznych tak zwanych rzadkich zdarzeń, czyli ekstremalnych, polegających na tym, że gdzieniegdzie w przestrzeni jest głębszy dołek niż gdzie indziej. Tu jest tło takich dołków mniej więcej, minimów potencjału, mniej więcej z grubsza tych samych, ale od czasu do czasu jest wyraźnie głębszy. I to powoduje ekstra wyczekiwanie i to właśnie to spowolnione rozleniwienie cząstek, które zmuszają wariancję do dyspersyjnego zachowania i całe te konsekwencje. Także to jedna taka uwaga. Druga, i już żeby nie zabierać czasu, dotyczy procesów stochastycznych, żeby skonkretyzować, wydaje się, od matematyków wiemy, że jednym z największych osiągnięć to było tak zwane centralne twierdzenie graniczne, inspirowane oczywiście ruchami Brauna, które mówi o tym, że rozkład Gaussa, chociaż opisuje sytuację niesłychanie bałaganu, to sam rozkład jest stabilny, to znaczy cały czas niezależnie od tego, w jakiej skali przyglądamy się tym ruchom, to statystyka, charakterystyka przemieszczeń jest cały czas gaussowska. Ten rozkład jest niezwykle trwały, no i to jest istota centralnego twierdzenia granicznego. Już nie chcę więcej czasu zabierać, także dziękuję za uwagę. Ja dziękuję za te uwagi. Ja chciałem nawet pierwotnie coś takiego powiedzieć, ale oczywiście planowałem, że ile powiem, więc no, nie dałem rady. Ale oczywiście tak, subdyfuzja bierze się stąd, że mam przeszkody, cząstka gdzieś wpada i czeka. Czy ona tam nie może zrobić czegoś ciekawego? No ale potem znowu gdzieś sobie idzie, ale znowu czeka, bo ją tam właśnie lokalnie potencjał przytrzyma, prawda? No a z kolei problem twierdzenia granicznego, centralnego twierdzenia granicznego, to zwłaszcza się pojawia, gdy zaczyna się dyskutować loty Lewiego i skąd one się biorą, ale no to by trzeba było osobny wykład poświęcić po prostu tylko temu zagadnieniu. Profesor Łuczka. Przepraszam bardzo. Tak, ja chciałem zapytać a propos rezonansu stochastycznego. Jeżeli mamy do czynienia z rezonansem stochastycznym, jakie jest możliwe do osiągnięcia w tym układzie, gdzie jest to zjawisko, wzmocnienie, to znaczy stosunek sygnału przed wzmocnieniem do sygnału wzmocnionego. Jeżeli no, patrzymy na zastosowane, na aplikacje, no, na przykład w radiokomunikacji, przykładowo, to od czego to wzmocnienie zależy, czyli ten stosunek sygnału pierwotnego do wzmocnionego? To jest dość, znaczy ja nie mogę odpowiedzieć prosto na to pytanie, bo zagadnienie jest dość złożone. Mianowicie, jeżeli biorę sobie po prostu signal to noise ratio, stosunek sygnału do szumu, to mogę uzyskiwać nawet dość duże wzmocnienie, tam kilkadziesiąt decybeli, nie jest niczym dziwnym. Natomiast jest inne pytanie. Taka angielska grupa związana głównie z McClintockiem, wybitnym fizykiem, twierdziła długie lata, że w gruncie rzeczy to nie jest żadne wzmocnienie, bo zawsze musi być strata. Całkowita moc sygnału wejściowego na pewno będzie mniejsza od całkowitej mocy sygnału wyjściowego. Otóż pokazano ściśle, to zrobił Fabio Marquezoni i Peter Hänggi, że w układach silnie nieliniowych, gdy wychodzimy poza reżim odpowiedzi liniowej, może nastąpić faktyczne wzmocnienie sygnału. Czy to można wykorzystać w telekomunikacji do projektowania jakichś sensownych układów? Znaczy, wiele osób już czegoś takiego próbowało, ale jeszcze żadnego sukcesu w sensie patentu czy czegoś takiego nie ma, no ale nie porzucajmy nadziei, bo ludzie nad tym pracują. Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem skomentować dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Paweł, to wyrażenie, które na współczynnik dyfuzji podałeś, ono może być mylące dla niektórych, ponieważ tam była masa, a współczynnik dyfuzji nie zależy od masy cząstek. Także tutaj taki błąd się wkradł. Ale drugi komentarz dotyczy prawdopodobnie możliwości wyjaśnienia ruchu molekularnych i biologicznych motorów wewnątrz komórek biologicznych. Wydaje się, że ten mechanizm ratchetowy wyjaśnia, w jaki sposób poruszają się kinezyny i tak zwane no, inne motory molekularne wzdłuż mikrotubuli. Ten mechanizm ratchetowy jest za to odpowiedzialny, za dwukierunkowość różnych motorów molekularnych wzdłuż tych samych autostrad biologicznych, dlatego że mikrotubula jest zbudowana, jest strukturą periodyczną, ale jednocześnie jest łamana ta symetria odbicia. I to jest chyba najważniejszy mechanizm, który się jakby wynik wzięty z ratchetu próbujący wyjaśnić transport w molekularnych motorach biologicznych. No oczywiście profesor Łuczka, który zresztą jest chyba najlepszym w Polsce specjalistą od tychże ratchetów, ma całkowitą rację, więc to tyle mojego komentarza. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwa, czy jeszcze jakieś pytanie może Państwo byście mieli? Nie widzę i w związku z tym proponuję jeszcze raz podziękujemy naszemu wykładowcy.